Poranek Radia KFM. I co będzie w końcu z otwartymi funduszami emerytalnymi? Czy już wreszcie znów, znów rząd się tą sprawą nie zajął? Czy wreszcie będziemy wiedzieć, profesor Leszek Balcerowicz mówi, że to jest nieodpowiedzialne, żeby wszczynać tego typu dyskusje, bo to podważa zaufanie do państwa? Ja myślę, że my jesteśmy po tej fazie dyskusji, w której po jednej stronie mówiono, trzeba likwidować OFE, bo rośnie dług publiczny i zresztą w dosyć nierzetelny sposób przedstawiano to zagrożenie, że to będzie 90% w relacji do PKB, bo te 60%, które już też także Ministerstwo Finansów zaczęło podawać, to nie są optymistyczne uwarunkowania, tylko realistyczne. Nie można prognozując taki model, zakładać, że przez najbliższe 50 lat w strukturze polskiego zatrudnienia 15% osób będzie pracowało w rolnictwie, bo tak na pewno... Nie będzie. Więc jak się przyjmie realistyczne zagrożenia, to ten dług może wynosić około 60%, a jak się przyjmie te, te rozwiązania, nad którymi teraz dyskutujemy, to może to być poziom około 40%, 30-40%, czyli na 50 lat rozłożone do uniesienia. tak, Bo też Komisja Europejska nam zwraca uwagę, żeby tych odsetek w taki machinalny, ma, 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 automatyczny sposób niekoniecznie wliczać. To co e, będzie? To co się wydaje, jaki że, mi, zostanie że minęła, wreszcie przyjęty Minęło z już to. 7, minęło... 8, Minęło, Wszyscy już to, się gubią. minęło już to zagrożenie, że wywrócimy drugi, drugi filar, dlatego że on jest niesłychanie istotny z demograficznego punktu widzenia i z tego punktu widzenia, który się wiąże z możliwością... Podwyższania przyszłej emerytury, bo tak naprawdę to tylko poprzez dobre inwestycje i wysoką stopę zwrotu, my te emerytury możemy podwyższać i ta stopa zastąpienia, czyli nasza przyszła emerytura w relacji do wynagrodzenia, jakie otrzymywaliśmy, może być wyższa. To jesteśmy, coś się zmieni. jesteśmy chyba na dobrej drodze, żeby sobie jasno powiedzieć, że część składki, która dzisiaj idzie do OFE, powinna by, by, powinny, być Realizowana, tak bym powiedział, nie w pieniądzu przekazywanym, tylko poprzez obligacje tak. emerytalne, mm -hmm. i jeśli uda się, a na pewno zrobimy wszystko, żeby przekonać do tego rozwiązania Komisję Europejską, jest wiele merytorycznych przesłanek, które pozwolą to zrobić, no to wtedy mielibyśmy po pierwsze mniejszy dług, po drugie, dalej narzędzie, które ma charakter rynkowy. Ono oczywiście będzie stabilniejsze, nie wymaga specjalnego zarządzania. W tym sensie nie będzie od tego żadnych opłat, co pomniejszy koszty funkcjonowania i nasze opłaty. A sama składka taka kasowa, tak bym to powiedział, w pieniądzu będzie mniejsza i pewnie byśmy chcieli, żeby ona była właśnie wtedy mocniej lokowana. Czyli też nie grozi żadne czasowe zawieszanie, przekazywania pieniędzy. Nic takiego się nie stanie. Ja, 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 ja myślę, że by, 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 mo, 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 może być takie rozwiązanie, w którym ta skala obligacji e, e, emerytalnych. W okresie najbliższego roku czy dwóch lat będzie trochę większa niż później docelowo. Z tego prostego powodu, żeby w tych najbliższych dwóch latach trudniejszych to zagrożenie wzrostu długiem było jeszcze bardziej pomniejszone. I ja myślę, że to są z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia sensu OFE, z punktu widzenia stopy zwrotu, tak, rozwiązania do przyjęcia i tak będziemy z tymi partnerami rynkowymi o tym rozmawiali. To jest moim zdaniem bardzo ważne, no bo z jednej strony będziemy mieli wtedy możliwość tak inwestowania. Do tego dodamy te później efektywności, pracę nad tym, czyli to, żeby jednak w tym okresie, kiedy się jest przed emeryturą, na pewno to inwestowanie było w środki i aktywa o wiele bardziej bezpieczne. To by oznaczało z mojego punktu widzenia, że my nie zaburzymy całego systemu, zmniejszymy zagrożenie długiem, natomiast niewątpliwie to, ten portfel będzie wyglądał troszkę Inna inaczej i jego część będzie, że tak powiem, bardziej biernie zarządzana